Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik z mlekiem skondensowanym. Potrzebować będziemy kilogram sera, szczyptę soli, 10 deko masła, pół szklanki cukru, jedną puszkę mleka skondensowanego, 6 jajek oraz 2 dynie. I składniki przekładamy. Do robota i dokładnie należy utrzeć. Dosypujemy 2 dynie. Uruchamiamy robot i ucieramy sernik na puszystą masę. Masę serową już mamy idealnie utartą i teraz przełożymy do formy. Formę mam wyłożoną ciasteczkami 20 na 30 cm i sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Będziemy studzić przy uchylonych drzwiczkach. Przelewamy masę serową do formy. Sernik z mlekiem skondensowanym wędruje do piekarnika. Godzina w 170. I tak oto sernik z mlekiem skondensowanym mamy upieczony. Kawałeczek. O, chyba będzie problem. Musimy bardziej dokroić. Tak. I tak oto wygląda sernik z mlekiem skondensowanym. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik z mlekiem kondensowanym.